Siema. Wiesz, jaki był mój problem tuż po ukończeniu studiów? Nikt nie nauczył mnie na nich myśleć. Wyszedłem naprawdę z fajną wiedzą teoretyczną. Wiedziałem, co to jest skurcz izometryczny, ekscentryczny, że istnieją ćwiczenia bierne, czynne, stabilizacyjne, siłowe. Jednak nie wiedziałem, jak tą wiedzę spożytkować w praktyce. Dziś spróbuję nauczyć Cię na jednym z przykładów, jak ta wiedza może Ci się przydać, bo uwierz mi, praca jako fizjoterapeuta, powrót Twojego pacjenta po rehabilitacji nie musi być nudny. Nie zrozum mnie źle. To nie jest tak, że ćwiczenia poprawiające zakres ruchu czy najprostsze izometryczne są absolutnie nieprzydatne. Dla pacjentów w pierwszych dobach, pierwszych dniach po zabiegu czy operacji to jedyna słuszna, prawidłowa, bezpieczna droga do ich bezpiecznego właśnie powrotu po kontuzji. Wtedy poprzez izometryczne skurcze jesteśmy w stanie wzmacniać ten mięsień, poprawiać jego ukrwienie bez ryzyka naruszenia choćby blizny, wszelkiego rodzaju implantów po operacji chirurgicznej. Ćwiczenia poprawiające zakres ruchu odżywiają bardziej struktury torebki stawowej i wnętrza samego stawu. No ale przecież na co dzień do naszych gabinetów trafiają też pacjenci po kontuzjach sprzed kilku miesięcy, kilku lat czy nawet kilkunastu. Po różnych sytuacjach niedoleczonych. Czy dla nich zastosujesz te same rozwiązania, co w przypadku pacjentów po operacji? Wydaje mi się, że nie. Ja na prostym ćwiczeniu pokażę Ci również, że gdy do Twojego gabinetu w tym sam dzień przyjdzie mama trójki dzieci, pracownik biurowy czy zawodowy sportowiec, to znając pojęcie regresji, ćwiczenia wyjściowego i progresji, jesteś w stanie układać sobie codziennie nowe procedury rehabilitacji, przede wszystkim dostosowane idealnie do Twoich pacjentów. No bo zobacz, mam przy sobie tylko 3 kg hantelek. Przypuśćmy, że przyszła do mnie matka trójki dzieci, która nigdy nie była na siłowni. Możemy w leżeniu na plecach ustawić jej łopatkę w depresji, czyli do dołu, i w protrakcji, czyli wysuwamy dłoń w stronę sufitu. Sama dłoń, łokieć, bark jest idealnie w linii. I tutaj możemy tym barkiem sobie sterować przód, tył, prawo, lewo, oczywiście przy ustawionej łopatce prawidłowej. To będzie ćwiczenie zregresowane, najprostsze. Gdy przyjdzie ktoś inny z nieco lepszym poziomem wytrenowania, możemy dodać progresję, czyli rotację tułowia. Spójrz, że tą rotację wykonuje poprzez sięganie hantlem wprost do sufitu. Pach! Mam już sprogresowany ruch, teraz pokażę Ci, jak można go zepsuć. Bo ten prosty ruch rotacyjny mogę wykonać tak, że za ruchem rotacji w lewo podążył hantel. Nie, mam się wrócić, wykonuję rotację, a hantel wypuszczam do sufitu. Pach! Pach! Pach. Raz mogę unosić głowę, zakres jest dłuższy, raz mogę głowę mieć na ziemi i zakres jest nieco krótszy. U kogoś na kolejnych etapach rehabilitacji bądź po prostu zawodowego sportowca, kogoś znacznie sprawniejszego, mogę dobrać ten sam hantel, ale znowu progresję, bardziej zaawansowane ćwiczenie, mając łopatkę ustawioną w depresji i nieco protrakcji, tak jakby zębaty przed nim był aktywowany, wykonam sobie hop, sprogresowany wariant, czyli tureckie wstawanie. Tak więc zobacz, jeśli nauczysz się praktycznego wykorzystania wiedzy ze studiów, jesteś w stanie codziennie ustawiać sobie rehabilitację indywidualnie pod Twojego pacjenta. A teraz drugi przykład. Staw ramienny jest wyjątkową strukturą, dlatego że wymaga od nas siły, stabilizacji i dodatkowo mobilności. Stąd różnorodność dobranych ćwiczeń na etapie rehabilitacji musi być naprawdę duża. Na przykład teraz. Zobacz sobie, że mogę wykorzystać samą piłeczkę do masowania do tego, by pracować nad tym, by cały kompleks barkowy potrafił generować siłę do wyhamowania ruchu oraz później do skurczu koncentrycznego. To samo ćwiczenie mogę sobie sprogresować. Tym razem nie zmienię samego ruchu, a dodam sobie obciążenie. To jedna z możliwych utrudnień. Wykorzystując hantelka 3 kg, cyk, jestem w stanie to samo ćwiczenie zabodźcować w większy sposób. A teraz połączmy te dwie rzeczy, czyli jeśli zwiększyłem ciężar, mogę go zwiększyć kolejny raz.
Mogę też utrudnić samo ćwiczenie poprzez bardziej złożony, bliższy funkcjonalnemu ruch. Do tego będę potrzebował drugiej osoby. Zobaczcie, bierzemy sobie piłkę do wallboli 6 kg. Jestem w wykroku, tu mam mojego terapeutę. Hop, ja jestem pacjentem i będę sobie wykorzystywał ruch rotacji, akceleracji mocy i wyhamowania, bo Patryk tą piłkę mi odrzuci. Czyli to wszystko, co wcześniej w sposób izolowany sobie ćwiczyłem. Robię ruch hinge z biodra, cyk, wyrzut do mojego partnera, hop, generowanie mocy, cyk, wyhamowanie, hop, jeszcze kilka razy, pach, pach, hop, i ostatni. Dobra. Jeśli Ty też chciałbyś w swoim gabinecie pracować w taki mądry sposób, oparty o diagnostykę testów toniczności, jeśli chciałbyś wprowadzać techniki terapeutyczne i później budować swój trening z podopiecznym w taki sposób, wejdź sobie na neuroprojekt.pl/nauka i zapisz się do wydarzenia, które odbędzie się 20 października. Ja również i Patryk oraz inni terapeuci z Neuroprojektu będą brali w nim udział. Mordeczki, na stronie Neuroprojektu znajdziecie informacje nie tylko dotyczące kursu Neurobark, ale też innych szkoleń online. Mam nadzieję, że wiedza z dzisiejszego filmu Wam się przyda. Do następnego.